W minionym tygodniu na wiślańskim rynku trwały bezpłatne warsztaty rękodzielnicze. W wydarzeniu tym chętnie brały udział nie tylko dzieci. Jak przyznaje Katarzyna Czyszka-Zmierczak, dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury, warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Dopisała nie tylko frekwencja, ale także pogoda. Prowadzą je twórcy ludowi. 5 z Czech i 5 z Polski. No i uczymy się tam, jak malować na szkle, jak wyszywać, jak szrykować kopyca, jak dłubać w drewnie, jak grać na trąbicie. Także bardzo fajne, przyjazne są to warsztaty, a ludzie, którzy je prowadzą, mają z tego niesamowitą radość. Warsztaty odbyły się w ramach projektu, który realizuje Wisła wspólnie z Jabłonkowem. Współpracuje nam się z miastem Jabłonków bardzo dobrze. Pozyskaliśmy środki właśnie dla naszych twórców. Cieszy nas to niezmiernie. Na tym nie koniec wspólnych działań. W planach są już kolejne, a warto dodać, że w ostatnim czasie w Wiśle miały miejsce nie tylko warsztaty. W sobotę otwarto wystawę plenerową Fotografki z Jabłonkowa. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.